Radio Rotunda. Serwis informacyjny. Witam i zapraszam na serwis informacyjny. Kolejne próby rozwikłania zagadki dotyczącej zaginionego 20 lat temu Jarosława Siętary. Śledczy przeszukali poznańskie tereny w celu odnalezienia ciała dziennikarza. O szczegółach opowie nasz reporter. Jarosław Siętara, dziennikarz śledczy Gazety Poznańskiej, który zaginął w 1992 roku w drodze do redakcji. Pierwsze nieudolne śledztwo zakończone niepowodzeniem w 1995 roku rozpoczęto dopiero po 12 miesiącach od zaginięcia dziennikarza. W 1998 roku rozpoczęto kolejne śledztwo, które zostało umorzone po roku od rozpoczęcia, mimo iż zagadki nie udało się rozwiązać, a od dawna podejrzewano morderstwo. Po apelu środowiska dziennikarskiego w ubiegłym roku wznowiono śledztwo, przekazując sprawę z prokuratury poznańskiej do krakowskiej, która zmieniła kwalifikację przestępstwa z uprowadzenia na morderstwo. Zmiana ta pozwoliła na rozpoczęcie poszukiwania ciała dziennikarza po 20 latach od zaginięcia. W ubiegłym tygodniu śledczy przeszukali określone poznańskie tereny za pomocą sondy podziemnej, psów tropiących oraz badań chemicznych. Niestety bez rezultatów. Śledztwo wciąż trwa. Czy po 20 latach uda się rozwiązać jedną z najważniejszych spraw dla polskiego dziennikarza? Nie pozostaje nam nic innego, jak być dobrej myśli i czekać na kolejne informacje. Dla Radia Rotunda, Radosław Krawiec. Euro zbliża się wielkimi krokami. W poznańskiej strefie kibica UEFA Euro 2012 wystąpi ponad 60 zespołów reprezentujących różne nurty muzyczne. Jedną z gwiazd ma być amerykańska wokalistka Oceana, która zaśpiewa oficjalną piosenkę Mistrzostw Europy. Lecz to tylko jedna z wielu gwiazd, jakie wystąpią w naszym mieście. O tym, jakie jeszcze występy czekają nas w Poznaniu, odpowie Anna Białka. Już za niecały tydzień rozpocznie się Euro 2012. W poznańskiej strefie kibica zaplanowano nie tylko transmisje meczowe, ale także wiele koncertów. Na scenie strefy kibica pojawi się przede wszystkim Maciej Maleńczuk z projektem Psychodancing. Już 27 czerwca będzie można posłuchać utworów z 16 płyty artysty. Ponadto wystąpią m.in. Strachy na Lachy, Wilki, Audiophile Scoma, Lux Torpeda czy zespół Demono. Podczas imprezy nie zabraknie także zespołu Jarzębina, który wykona swój największy hit już 12 czerwca na Placu Wolności. Pełna lista zespołów znajduje się na stronie www.epoznań.pl. Dla Radia Rotunda Anna Białka. Blisko 244 tysiące egzemplarzy informatora UEFA Euro 2012 w Poznaniu przygotował Urząd Miasta Poznania. Informator ma trafić do wszystkich gospodarstw domowych w mieście. Na 16 stronach znalazły się najważniejsze informacje dotyczące organizacji ruchu w centrum miasta w trakcie mistrzostw, oficjalnej strefy kibica, ograniczeń w ruchu w sąsiedztwie stadionu i harmonogram meczów od rozgrywek grupowych po finał. Zawiera on też mapy okolic stadionu, strefy kibica oraz plan zmian w organizacji ruchu ulicznego obowiązujących w mieście przez cały czerwiec. Ze specjalnym listem do mieszkańców zwrócił się w nim prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Na noc krótkich filmów zaprasza w piątek od godziny 21 Kino Muza we współpracy z Alter Ego Pictures, studiem Munka oraz Stowarzyszeniem Filmoznawców Polskich. To jedyny tego typu projekt w Polsce, dzięki któremu młodzi twórcy jednej nocy mają szansę pokazać swoje krótkometrażowe filmy szarej publiczności. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny serwis już za tydzień. Joanna Wężykowska, Radio Rotunda. Thank you.